Witajcie, ja jestem Doknes i dzisiaj jesteśmy wraz z Szymkiem na Hello. Versusie Gigantów. I dzisiaj będziemy sobie grać, zobaczymy, który z nas okaże się lepszy w walce wręcz jeden na jeden. A jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze Szymka w kolejnym odcinku Versus Gigantów jeszcze z jedną osobą w trójkach, to zostawcie łapkę w górę, powiedzmy, żeby ile łapek Szymek by dobili? Ile starych mogą dobić? No nie wiem, 10? 10 tysięcy? No 10 to nie wiem, czy dobiłem. Dobra, powiedzmy, że nie będzie 6 tysięcy łapek. 6 tysięcy łapek, dobra. To będzie też, myślę, challenge. Więc zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo jak nie subskrybujecie, to w sumie trochę słabo. A i pamiętajcie, że filmy są tydzień o 10 rano. Jakby ten... Wczoraj założyłem serwer dla widzów na Discordzie, link macie w opisie. No, to w sumie tyle. Myślę, że chyba możemy już przejść do odcinka. Szymkowi zobaczyłem, jak tutaj się gra, więc na pewno wiesz wszystko, tak? Tak, po prostu mam cię rozwalić szybko. No bo niektórzy potem, wiesz, płaczą, że ja to ich nie poinstruowałem dobrze i w ogóle, ale... Nie, no ja tam oglądałem, jak tam dawałeś innym ten... popalić. No, więc... Więc mam nadzieję, że dzisiaj ty mi dasz radę popalić. No, stary, lepiej miej nadzieję, że dłużej wytrzymasz. Aha, w ogóle ja wam pokażę, tam jest ogromny Szymek, tu jestem ogromny ja, a tym razem mam... A tutaj jest maluśki doknesik, o. A, no tak. A tutaj popatrzcie, tutaj jest malutki Szymek. I drugi malutki Szymek. Tutaj są malutcy budowniczy z grupy Pixel Builders. Link do strony macie, Pixel Builders macie w opisie. Zapraszam was bardzo serdecznie. I ten, w sumie to chyba możemy zaczynać. Zaczynajmy. Tak, to na 3-4 klikamy. 3, a, bo musimy tam kliknąć na te, dobra. 3-4, start! Dobra, okay. Gdzieś jest tutaj strasznie takim dziwnym... A czemu mnie na główce doknę? A czemu się w swoim grobie, stary, odrodziłem? Jak w moim grobie? Stary, bo u mnie... Ja się pojawiłem w jakimś grobie. Ja się w twoim odrodziłem. Stary, czemu się... jakie dziwne, ej, to dziwnie zrobili. No i ty zbierasz drewno na początku zawsze, czy jak? Nie, ja na początku szukam skrzynek, bo nie zawsze No ja właśnie nie widzę w środku. Co to jest? Co to jest? Jakiś przycisk? O nie! Co jest? Co to było? Dobra, to nie będę tego klikał. Co to? Ale nic mi się nie stało, ale wytyfy! Co to było? Co się stało, stary? Wystraszyłem się strasznie. O, już pierwszej temki znalazłem. Serio? Tak. Co to jest? Dobra, ja tego nie klikam. Nie, no kliknij se, jakby spoko. Nie, no, na pewno, tak. Kliknij, a potem zobacz, jak połowa wyspy ci znika. Ej, ja... No, coś w tym desem. O nie! Co jest? Nie! Zespawnowałeś to? Ja cię kręcę! Co jest? Co? Spadło mi wszystko z tej skrzynki na górze! O nie, stary, już nie mam szansę, widziałem, jak spadają stare itemy, miecze jakieś i w ogóle. Co ty mówisz? Co no nie, ty? Ale jakiś creeper, jak inny stary. Jakie rzeczy na górze, o co chodzi? Jakaś skrzynka, widziałem, jak itemy tylko spadają, bo nagle pełno TNT wybuchło. Byłeś w tej kopalni na dole? Nie, chyba, nie wiem, już w sumie szczerze nie pamiętam. Byłeś w kopalni na dole, stary? Tu jest skrzynka. A! Faktycznie! Już to wysadziłem! O nie! What the fuck? Stary, mówiłem ci! Wybuchłem też! Ej, budowniczy chyba zrobił teraz jakiś stary taki odcinek. Co Masa się kryszy. Stało? Co mi zrobi? Co to miało znaczyć? Ej, nie! Mi też pół skina wybuchło! Stary, ja nie mam żadnych rzeczy. Ja tam w sumie jakiś mam! Stary, kompletnie nie mam nic! Nie mam kirofa, nie mam w ogóle kompletnie nic! Nie, ja mam tylko surowce, ale to też nie wiem, na ile mi się to przyda, to co mam, bo... Ja ci mam jeszcze 10, 20 creeperów na... 30 creeperów na... No... A faktycznie wybuchłeś, co jest? Ej, ta mapa, Szymek, jakby jest mega... To nic mega zrobili! Przykra. No... Dobra, jeszcze 3 creepery niech wybuchnę. Tutaj nic nie ma. No to w takim razie mi stary. Została chyba tylko... O! Ja! Tam jest jeszcze skrzynka! Tak, a mi wszystkie wybuchły skrzynki, stary! A nie, mam pomysł, żeby to się udało. Nie myśl za dużo, Szymek, nie myśl za nie, dużo. Nie, właśnie muszę odzyskać tej temy, stary. A co, spadły na dół? Tak, dobra, udało mi się! Stary, woda spływa z mojej wyspy, jestem teraz na samym dole! Ale odzyskałem przynajmniej rzeczy. Jak to? Odzyskałem rzeczy, stary, miałbym taką przegraną, bo to były takie koksowe rzeczy, a ja bym wszystko z tego stracił. Co ty miałeś?
No, a, udało co? Mi się, stary. Ale u mnie nie... Co? Może też się, stary, to zniknęło. A widzę cię, jak tam chodzisz, taki malutki. Teraz ale... pływam na górę. Albo moje... nie, szybciej przecież zginę. Moje dobra. Rzeczy, czy one tam zostały gdzieś na dole? Ja sobie ginę w takim razie. Ej, nie, moich rzeczy chyba tutaj raczej nie będzie, tak mi się wy... Nie, ja miałem większą przep... Co? O, bo ty... A ty się ze mnie śmiałeś, że haha, spadło. Ej, moje itemy się straciły. No widzisz, a moje... Bo one spadły w przepaść, bo przepaść była pode mną. Gdybym nie miał milion IQ, to bym, stary, też nie stracił wszystkie rzeczy, ale na szczęście mam milion IQ. Nie wiem, stary, czy to milion IQ, czy lekkie oszustwo, bo nie... Znaczy... Stary, jak lekkie oszustwo? O co ci chodzi? No nie, no gra. Dobra. Nie było nic takiego w zasadach, że nie można, więc uznajmy, że to jest czysta gra. No właśnie, ale stary. Kurde, co jest? Ej, nie mów, że masz jakieś super rzeczy. No nie mam, stary, nie mam Kirofa na przykład, który by mi się bardzo przydał. Okej. No to... Tak, więc muszę uważać na ciebie jeszcze, stary, bo... Ja tutaj zacznę od takich prymitywów, wiesz, jak crafting table? Muszę... Ja już to zrobiłem dawno, stary, popatrz. Mam kamienny key off, pozdro mordy. Już wygrywam. Kamienny key off to podstawa, stary. Ja to tam mam, wiesz, żelaza dużo, co sobie mogę... Gdzie masz tutaj w ogóle jakieś te surowce? Surowce? Były w kopalni, to na pewno! To ty gadasz! No... No mi się cała kopalnia rozwaliła. No mi też, ale zanim mi się kopalnia rozwaliła, to wyciągnąłem ze skrzynki jeszcze jednej surowce. Co ty dajesz? Ale ja tutaj widzę ostatnią nadzieję, tak będę naprawdę... Będę ci obsydian rozwalał ręką, stary. Nie, no jeżeli się okaże, że nie masz żadnych diamentów mimo wszystko, to... A no jakoś to skminimy, no jakoś wyrównamy szanse. No nie wiem, ja, stary, kopię teraz pod wyspą, próbuję zobaczyć, czy ktoś może pomyślał i wstawił pod wyspą. Ale chyba jednak nie pomyśleli, stary. Żeby pod wyspą wstawić itemki? Jeszcze jedną skrzynkę znalazłem. Oho, a gdzie zajęli tą skrzynkę? Dobra, jeszcze znalazłem jeszcze jedną skrzynkę właśnie z surowcami, chyba o tej, co ty mówiłeś, wiesz? O nie, no... Czyli jednak jej nie straciłeś. Jednej tej nie straciłem akurat. Ona była tutaj. Ty do przodu z itemkami ode mnie. Ale mam tylko jeden diament, stary, w tej skrzynce był. Masz przewagę. No tak, ja też mam jeden diament. Tylko jeden, serio? Tak, tylko jeden diament, więc na razie jesteś w takiej samej dupie, to nie masz. Może gdzieś będą, stary. Też nie wiem. Kurde, dobra, na razie sobie stworzę taki kilofik. O nie. Dobra, fajnie, że nie widać w ogóle w achievementach, co ja sobie robię. No widać właśnie. No wiem, dlatego tak mówię. O nie. Ja. Ale strasznie nie... Znalazłem command bloka w tej górze. Tak, ja też znalazłem command bloka wcześniej. O! Znalazłem. Uuu, no to już jest ciekawsze, to już jest ciekawsze. No, to już jest takie w miarę. Co ty znalazłeś? Jak ty znalazłeś Blaze Roda? No stary, znalazłem. Nie interesuj się za bardzo. To w skrzynce musiałeś znaleźć. Tak. Nie mam żadnej takiej skrzynki. Co ja mam? O tak, dobra, wiesz co, jakby to, co znalazłem teraz, to jest moja nadzieja na przetrwanie. Elytra? Gdzie ty ją znalazłeś? Czy mamy takie same rzeczy? No stary, wyspach, tak, bo ja ją wziąłem ze środka. Co to ty jest? Na środku jesteś? No już byłem, już spokojnie, już zebrałem wszystkie itemy ze środka, już nawet nie masz co się po to tam fatygować. Mam nadzieję, że fajerwerek nie zebrałeś, stary. Fajerwerek? A są gdzieś tutaj fajerwerki? Oby nie było. Dobrze. Nie, myślałem, że są. Dobra, teraz muszę sobie tutaj troszkę przeczyścić EQ. Po co, stary? Kurde... Bo już mi się itemki tutaj nie mieszczą. Zapomniałem całkowicie o tych środkowych skrzynkach, no. Ooooo. No w sumie ja też przez chwilę zapomniałem, bo to nie jest codzienność, żeby na zwykłym versusie nie trójkowym się pojawiały jakieś rzeczy na środku. O tak! Co ty znalazłeś znowu, stary? O nie, wiesz co? Teraz już mi nie jest smutno, teraz ja jestem pewien po prostu. Ja ci mogę z tego miejsca powiedzieć, że przegrałeś. Serio? No może nie. Mi teraz, stare. Może jednak jeszcze z tego jakoś wybrniesz, ale co do tego nie jestem do końca pewien. Muszę tutaj zrobić hierarchię wartości tak naprawdę w tym momencie, bo nie wiem co jest do jakiego stopnia tutaj potrzebne. No spoko, stary. Nie no, szkoda strasznie. Aha, ty tam jesteś. Szymek! Papa, Doknes. Szymek! Co tam robisz, Doknes? Czemu lecisz w dół? Bo muszę się szybko zabić! To jest strasznie niemiłe, co zrobiłeś. Co zrobiłem? Że zabrałeś mi rzeczy, stary, ze środka. Okej.
Stare, takich rzeczy się nie robi może na Versusie. Może poszukaj, może się tam będą. No właśnie też tak myślę, stary. Ale mam pewną wątpliwość. To co ja? To znalazłem. O nie. Aha, ty poszedłeś na środek. Okej. Okay. Nieprawda. Ale naprawdę nieprawda, czy ty tylko tak mówisz, że nieprawda? Co? Że poszedłeś na środek? Jaki jest środek? A, dobra, widzę cię tam. No nie. Tylko, że ty masz elytry, żeby stamtąd wrócić. A, no to nie, musisz sobie jakoś poradzić, Szymek. Spokojnie, jakby jesteś Minecrafterem, po spokojnie, stażu, stary. Wierzę w ciebie. Dobra, to sobie wyrzucę zamiast tego. Dobra, bo to będzie dla mnie ważniejsze. Nie, co ty wyrzucasz, stare? Nie, nic, nie interesuj się za dużo, bo ciekawość stary, schodzi. Ale no, musimy mówić widzom, co wyrzucasz. A to moi widzowie wiedzą! To by było mega niemiłe, stary. O nie! Trzymaj creepery! Okej. Okay. Ała! Ała! Dobra, doknes. O nie! Super. To było nie fair. To było nie fair, stary. To Szymek. Nie ma nic... A, bo tutaj się tak można szybko odradzać, no ta. No tak, no tak. Ała! Co ty miałeś? Skąd ty takie rzeczy wow! masz? Wow! Uff! Ale mnie to uratowało! Ale mnie to skąd uratowało! Co ty takie rzeczy masz, stary? Szymek, słuchaj, spokojnie, spokojnie. Ty się nie rozpędzaj tak, bo coś tutaj za szybko w ogóle akcja przebiega. Ja tutaj jeszcze nie zdążyłem no tak stary, naprawdę bo się przygotować. No bo stary, ty zabrałeś mi środek! No to co z tego? Takie rzeczy są mega niemiłe, takie już... Zapomniałem, że tutaj jest creeper i kliknąłem to jeszcze raz! Co ty mówisz? Stary, przez przypadek kompletnie zapomniałem o tym, że to takie, coś takiego istnieje w ogóle. Ja tutaj obieram nową taktykę, taką bardziej defensywną bym to nazwał. Ja cię stary, ale zrąbałem to, wiesz? A jesteś pewien, że pewno wszystkie skrzynki znalazłeś? Bo tak no, patrząc na ciebie, to jestem pewien, że nie znalazłeś wszystkich. No nie wiem, stary. O, co to jest te moby? Zostawcie mnie! Najgorzej, że nie mam łuku. Jakbym nie! Miał łuk, to bym się o wiele bezpieczniej czuł. Pyk, ja, o kurcze. Stary, co się dzieje, nie? O kurcze, dobra, teraz co trzeba będzie przenieść? A, bo tobie tutaj nie będzie za bardzo na rękę, żeby dobra, tutaj mieć. Dobra, mam te creepery ciągle. Pyk, 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 pyk. O, dobra, to mi było potrzebne. Ciągle słyszę te creepery, jak chodzą za mną. Będzie potrzebne w dalszej części gry. To mogę się z tego stąd pozbyć. A... I teraz. Let's go, teraz zbuduję. Teraz Kole, master builder. Co to znaczy let's go, stare? Let's go? Jazda. Mhm. No, a dlaczego tak mówisz? Czemu? Nie się spieszysz? No, znaczy nie do końca. No tak mówisz let's go, jakby coś śmiało atakować. Nie wiem o co chodzi. A co, atakujesz mnie? No nie, no właśnie ty tak mówisz, stary. A, widzę cię tam. Ha, skubany zobaczył, gdzie jestem, to też tam zaczął wchodzić. Dobra, to teraz muszę sobie troszeczkę tego, ale sobie troszeczkę Minecrafta ściszę, żeby to cię potem nie zagłuszało przypadkiem. Nie, akurat powiem ci, że nie patrzyłem na to, gdzie ty jesteś. Tylko po prostu powiedziałeś, patrząc na ciebie, wtedy mówię, czyżby to znaczyło, że coś jest na środku, na postaci. Nie, dokładniej to mi chodziło o twoją postać po prostu, że nie miałeś zenchantowanych rzeczy. Ale to jakby odebrałeś to w lepszy sposób niż mogłem sobie to pomyśleć wcześniej. A ty masz enchantowane rzeczy? Jeszcze nie. A skąd masz mieć enchanting table? A, no nie wiem, no nie wiem. Ej, skąd masz enchanting table? A no nie wiem, co ty... Ty mnie oszukujesz, weź mi wytłumacz, stary. Proszę. Nie oszukuję. Czemu? Ej, czy może być looting do miecza? Naprawdę? Ta, czy jest enchanting? Czy są enchanty na elytrę? Nie ma. Szkoda. Mending tylko co możesz nałożyć. Mending? Aha. Mending, czyli że ci się z poziom, zadbając expa ci się naprawia. A co to jest enchant respiration? To jest stary, bardzo dobry enchant. A ja tak mówię, że na pewno tego nie użyję. Bo coś ci nie wierzę, nie. Ale żeby... hełm enchantujesz teraz. To nic wiesz, jakby... To jest pod wodą coś związane, wiesz? Okej, okay, czyli do oddychania, spoko. Teraz sobie dam to. To też mi się przyda. No daj sobie, daj. O.
Dobra. Dobra, ja muszę szybko jeszcze tutaj zginąć. Dawajcie, creeper, wybuchajcie. Ej, nie udało mi się nawet zginąć. Beznadziejne te... Beznadziejne strasznie enchanty mi się trafiły. To może to spróbuję chociaż ulepszyć. Dobra. I teraz za ten level dam coś na to ciekawego. No naprawdę, tylko unbreaking. Ale kij. Tary, ja nadal nie wiem, gdzie masz ten enchanting. A ja też nie wiem. No więc to jest mega jakby słaby, szczerze, stary. To już nie pamiętam, gdzie za... ja pamiętam, gdzie znalazłem enchant. No może on mi akurat spadł, stary. No, szczerze, to jest taka możliwość chyba. Tu jest breathing stand do robienia miksturek. Mhm. O kurcze, a więc to jest taki kij. Co się dzieje? Co, jaki kij? Ładne? Ładne. Nie tak jak ty, ale w miarę ładny. Co? Co? Ja cię tam widzę. Czemu ty w ogóle kilofem kopiesz drewno? Bo to jest nie chcę cię najbardziej mnie zastanawia. Stare innych rzeczy. Okej. Okay. To nie, był... bo ja akurat mam pół serca, więc mówię, se zginę, stary. Okej. Okay. No nie wiem, pół serca miałem, stary, nie? To wyglądało mi bardziej na fail niż na zamierzone działanie. Co to, stary, fail? Fail. To ty, pro playera Minecraftowego? No ja, stary, jestem pro playerem. No właśnie, więc u nas się fele nie zdarzają. No w sumie tak, są tylko przypadki. No właśnie. Nie, to nie są przypadki, tylko nieszczęście. Hmm. Nie, to bardziej takie... Kurczę, co by ci tu zapodać? Ale co takiego chcesz mi zapodać? Jakąś fajną nutę, stary. A, nie, trafił jeszcze. Nic fajnego. Czemuś chciałeś butelką expa rzucić, stary? To nie była butelka expa! Butelką expa dostałem. To nie była butelka expa. A. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. Ja też nie. W tym jest problem największy. To nie jest problem, stary. Problemem jesteś ty. Nie mów tak. Jaki niemiły w ogóle. Ja nawet nie wiedziałem, że ty potrafisz być taki niemiły. Nie, jestem bardzo miły, stary. Ja nigdy nie byłem niemiły. Teraz ty jesteś dla mnie niemiły, bo mówisz, że jestem niemiły, stary. Okej, okay, czyli... Aha. Czyli aha. O ty, skubańcu, ale masz farta. No nie! Aha, no co nie! Się stało, stary, z tobą? No nie! Jak ty to? Jak ty, skubańcu? No nie! No co nie! Się dzieje? Nic się nie dzieje! Ja się fajnie bawię, kiedy się super bawię. O! Aha! Co się dzieje, stary? Tylko ja nie mam jak tego podpalić, zapomniałem! Aha! Spoko. O nie! To nie był dobry pomysł. To był bardzo zły pomysł. To był najgorszy pomysł, jaki mogłem sobie w ogóle zwizualizować w mojej nędznej karierze YouTube'owej. Jak to podpalić? Ja też nie wiem. O nie! I co teraz? Ej, my nie mam redstone'a w ogóle? A nie mam... Ała! Czemu zginąłeś, stary? Spadłem. Miałem pół serca. Stary, ale na tej mapie nie ma ani gravelu. Nie ma gravela? Nie ma gravela? Ej, a co tutaj było? Wiesz co, nie wiem, najpierw cię zniszczę, potem się będę zastanawiał w sumie. To jest chyba dobra taktyka. Czaję. Jeszcze na to nie byłem. Na razie ja się, stary, zastanawiam, gdzie może być jakikolwiek coś, co mi pomoże. Zginąć? Okej. Okay. Nie mam pomysłu, stary, w ogóle, co ja mam zrobić, żeby podpalić twój ten... Ja też na razie nie mam pomysłu, ale to mnie na razie ratuje. Jak blisko już był w ogóle! Okej. Okay. No, okay. Niestety. A, ja widzę, jak tam wracasz, pognieciony przez to wszystko. O, dobra. Ten mnie uniosi. Ile to będzie trwało? 6. O nie! To był chyba głupi pomysł. A ja tutaj się tak chyba delikatnie zabezpieczę. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobre zabezpieczenie. Ale mam taką nadzieję. Czy mogę to podpalić, budowniczy? No mam nadzieję, że nic nie jest... Mam nadzieję, że gdziekolwiek dali, stary, ci do podpalenia. Ja wiem, jak można odpalić TNT! Ja wiem! Ja też wiem, ale nie mam enchanta. Nie, ja mam inny sposób.
Ale to jest po prostu zbyt genialne. Nie, serio, naprawdę to stawiłem na górze. Okej. Okay. Trzeba będzie jeszcze to zjeść. Dawaj. Zastanawiam, no nie wiem, nie mam pomysłu. O, dobra. Już mam jedną rzecz, którą bym mógł ci podpalić twoje TNT. Serio? Tak, mam jedną rzecz. Mam jedną rzecz, ale no na to prędko nie wpadniesz. To jest po prostu zbyt kozackie to, co ja teraz wykminiłem. Tak mi się wydaje. Chyba, że po prostu jestem jakiś zbyt pewny siebie, nie wiem. O, to fajne. O nie, to nie był dobry pomysł w sumie. Ja faktycznie odkryłem jednej skrzynki, ja cię co kręcę. Co ty mówisz, naprawdę? Ta, no stary, faktycznie. Dobra. No to jakby... Nie wiem, Szymek. Czemu ty stawiasz mi szalkary, stary? Co? Czemu mi stawiasz szalkary? A, tak hobbystycznie, wiesz? Aha. Szymek! Patrz się do góry. No, ja widzę cię, stary, tam. Elo. Dobra, momencik. Dawaj, uderz mnie, please. Thank you. Please. A, teraz sobie... Teraz mi się wydaje, że tak naprawdę jestem na wygranej pozycji. Mimo tych wszystkich faili. No zobaczymy, stare. No naprawdę, to musiała być skrzynka. Dobra, uwaga. Czy się uda? Nie, wiesz co, Szymek, mi się wydaje, że przegrasz. Tak, zobaczymy. Uwaga. Ej, co jest? O, jest! Udało co, się! Co, serio? Udało się, ale nice! Czym to zrobiłeś, stary? Wiesz co zrobiłem? Wykrywacz światła dałem na to! Jaj, faktycznie, on nie potrzebuje. Ja! Okej. Ja. Okej, więc w takim razie, słuchajcie, tak mi się podobało. Nie, no, ale tak dla mnie to był fail tych, co zrobili mapę. No, bo ja bym cię dawno rozwalił, tylko no nie było redstone'a, no. No, nie przemyślałeś sobie to, Szybek. Za szybko się po prostu porwałeś z motyką na słońce, wiesz? Stary, ale no nie wiedziałem, że nie będzie redstone'a na mapie nigdzie. Ja też nie wiedziałem, stary, jakby dowiedziałem się, że ty faila zrobiłeś. To takie failowe, jak dla mnie jest. No słuchaj, Szymek, będziesz jeszcze okazję się odegrać na kolejnym odcinku, jeżeli widzę sobie mapkę w górę. Więc to by było na tyle. Subskrybujcie kanał, wbijajcie do Szymka, link macie oczywiście w karcie. Mam nadzieję, że miło wam minie reszta dnia, czy tam nocy, nie wiem kiedy co oglądacie, ale mniejsza. Subskrybujcie, komentujcie, dzwonkujcie. Koniecznie film z 10 o 10. Trzymajcie się, na razie, no i pa!